Powiedz mi, czy to młode pokolenie, jeżeli chodzi o imprezowanie, wytrzymuje, dotrzymuje wam kroku, czy raczej odpada? Co to? Bardzo fajny wywiad, powiem ci. Podobają mi się te pytania. To mam następną anegdotę. Posłuchaj, spotkaliśmy się latem z zespołem Eweliny Lisowskiej. I ona ma naprawdę młodych muzyków. To są ludzie, którzy mają po 20 parę lat. I oni, akurat właśnie był mecz w siatkówkę, bo ja jestem fanem tego sportu, więc wszystko oglądam, tak, co tylko mi podleci. No i oczywiście już szybko koncert tu wieczorem, bo już trzeba oglądać. Moi muzycy mi towarzyszą. Ale to dobrze, to już tutaj mamy, tu mamy whisky, tu coś, tego siedzimy, tu jakaś kolacja, wszystko to w jakimś tam holu. I oni też skończyli jakieś granie w innym miejscu. No i nagle przyszli, ojej, no to dzień dobry, to czy my się możemy przysiąść? Tak, tak, oczywiście, proszę bardzo. No i oni tam poprzynosili jakieś swoje piwka, jakieś też coś tam. I tak siedzimy, oglądamy i zaczyna się taka rozmowa, wiesz, branżowa, to, aśmo, coś tam. I jeden z tych muzyków tak patrzy na mnie i mówi, bo strasznie ich interesowało, jak był komponowany utwór Hi-Fi, jak był aranżowany, jak do tego doszło i tak dalej, więc ja im tam opowiadam. I jeden z tych muzyków mi tak, no tak, tak, ale ty to jesteś od początku w tym zespole? No więc bardzo nastawiliśmy uszu. Moi muzycy natychmiast zatrzepotali uszkami, bo zrobiło się interesująco. No i ja mówię, no tak, tak. No ale jak byłaś od początku? No przecież nie byłaś od początku. Ja mówię, nie wiem, czy dobrze rozumiem twoje pytanie. Wiesz, to jest mój zespół, który ja założyłam. To jako założyciel w zasadzie, no chyba jestem od początku. Od początku. Chyba, że się działo coś wcześniej, o czym nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej wiem wszystko. I on mówi, no dobra, dobra, no to ja wiem, że Wanda i banda, że zespół, ale przecież nie jesteś od początku. Ja mówię, stary, o co ci chodzi? I on w końcu tak patrzy, mówi, jesteś od samego początku? Tak, od samego początku. Mówi, to ile ty masz lat? A to było w zeszłym roku. Ja mówię, 65. I on mówi, jak to 65? Kompletnie nie mógł poskładać tych klocków do kupy. Mówi, to jak? To co? Ja mówię, no tyle mam i właśnie dlatego jestem od początku. Na co on klepnął tych swoich dwóch gitarzystów, którzy się tam naśmiewali, bo oni doskonale więcej wiedzieli po prostu o tym zespole. To on taki mniej był zorientowany i chciał tak pięknie wybrnąć i mówi, panowie, słuchajcie, to zobaczcie, to właśnie jaki jest rock and roll. To jak my będziemy mieli 65 lat, to będziemy tak pięknie wyglądać. Na co ja powiedziałam, mówię, o ile dożyjecie. I tu się zaczęła rozmowa. Mówię, a dlaczego mielibyśmy nie dożyć? Ja mówię, bo macie dużo trudniej, bo jesteście bardziej zapracowani, bo bardziej pędzicie i dużo trudniejsze czasy są do życia i ta technologia i to wszystko. Ja mówię, na pewno nie możecie tak szaleć jak my. Musicie mniej.